Gotowi jesteście? Pamiętajcie, piękniecie kółko, niezależnie od tego, że robicie kółko, jak to życie przybiegacie po medal, podajecie swój numerek startowy oraz ten talent, tak? Ania i Jacek, współorganizatorzy drugiego biegu charytatywnego imieniem Pawła Chrycza. Słuchajcie, jak organizuje się taki bieg? To co, od 10? Wszyscy razem głośno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uważajcie na siebie. Sercem. Chyba najbardziej. Najważniejsze jest organizacja takich biegów, czyli biegów, które mają w swoim charakterze niesienie pomocy, tak? Ale tutaj też wspomnienie naszego przyjaciela. Najważniejsze jest serducho, tak? Trzeba dużo serca włożyć, przemyśleć, zebrać wokół siebie osoby, które też takie serce mają i chcą to zrobić. W zasadzie reszta się okazuje, że sama się dzieje. Bo mimo wszystko, że jest to drugi bieg imieniem Pawła Chrycza, on jest organizowany dla... Hospicjum Nadzieja. Hospicjum Nadzieja w Toruniu, gdzie no, Paweł biegał w biegu charytatywnym, pomagać. To jest też wspaniałe, że jednocześnie uprawiając sport, realizując swoją pasję, możemy komuś pomóc. Więc to jest takie połączenie do wszystkiego. I radość pomagania, radość biegania, święto i biegawcze i też tych, dla których możemy to bieganie robić. Przede wszystkim nie chcemy porównywać tego biegu do żadnych innych, bo ten bieg jest wyjątkowy i taki pozostanie. Czy w następnym roku bieg? Na pewno. Zapraszamy, bo jest to bieg robiony dla biegaczy, przez biegaczy. I Paweł, jak kibicował za życia, tak nam kibicuje wszystkim, się dzieją cuda. W czasie każdego biegu i poprzedniej edycji tutaj są pierwsze rekordy w ogóle, życiówki, pierwsze maratony. Justyna po swoim drugim biegu. Justyna, ile kilometrów? 15 kilometrów. Jak się czujesz? Rewelacyjnie. Co powiesz o biegu? Bieg bardzo przyjemny, wśród natury, także polecam każdemu. Czyli biegamy? Biegamy oczywiście, cały czas, bez przerwy. I przypominamy Pawła. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, do widzenia. Wyrównujemy oddech Litka, tak, wyrównujemy. Się nie da, ale próbujemy. Ale próbujemy. Jak było? Super było. Jestem bardzo dumna z tego, że przeszłam. Jestem po przeszczepie wątroby półtora roku. Dla mnie to wielki sukces. Gratuluję, gratuluję i dziękuję bardzo. Dziękuję. Gosia, który twój bieg i czy poprawiłaś swój czas? To jest mój drugi bieg w tym charytatywnym, pięknym maratonie. Biegłam na 10 km. Ej, poprawiłam swój czas na pewno, rekord pobiłam, także jestem bardzo zadowolona. Informacje o kolejnych edycjach też na stronie na Facebooku Biegaj za Miastem, jak znajdziecie tam informacje o tym biegu, który właśnie się kończy. Nie, trwa jeszcze. Trwa, półmetek. Jeszcze biegamy i biegamy, bo tutaj nikt nikogo nie goni. No tam też będą informacje o kolejnym biegu. Przede wszystkim dla nas to nie są zawody, dla nas to jest święto biegowe. I tak chcemy kontynuować to dzieło, które udało nam się wspólnie stworzyć za mną. Razem. Tak. Jak dzisiaj po biegu? Super. Pan jeszcze biegnie. Pani Bernadeta, jak wiem, no niestety coś z nogą. Oszczędza pani nogę? Tak, na za tydzień. Gdzie pani biegnie? Za tydzień w Iławie, 10 km biegniemy z mężem. Przed biegiem imieniem Pawła Chrycza, gdzie biegliście, bo biegliście? Wczoraj biegliśmy w Prabutach 5,5 km wieczorem. Czyli można bieg po biegu, można. Dla zdrowia, można. Oczywiście. Dziękuję bardzo. A małżonka, no cóż, małżonek na trasę. A dziękuję. Jeszcze odwrócimy się. Dobrze, tak, tak. Nie ma ładnego biegu. Tak jest, biegamy z żołmężem, dobra. Sylwia, ja gratuluję. Pierwszy półmaraton, tak, dziękuję bardzo. Przebiegnięty i jak się czujesz? Świetnie, czuję się super, naprawdę. Trasa super oznakowana. Zachęcam wszystkich. Cel zamierzony w głowie i satysfakcja gwarantowana. Po przebiegnięciu linii mety było widać podekscytowanie, euforię. Więc jak teraz się czujesz, kiedy jeszcze endorfiny jeszcze są? Są, jeszcze są, to widać. To widać, podekscytowanie. Jak? Nie umiem tego opisać, jestem przeszczęśliwa. Naprawdę super, emocje.
świetnie, po prostu cieszę się, że dokonałam tego celu. Gratuluję i zapraszam na następne biegi. Oczywiście, dziękuję ślicznie. Jeszcze jedno? No i czego życzy się biegaczom? Jest coś takiego? Radości z biegania. Czyli radości z biegania i następnych już wielokrotnych biegów, już nie drugiego, trzeciego, ale entego biegu imieniem Pawła Chrycza. Dziękuję bardzo. Żartobliwie się mówi, że bieganie jest fajne, tylko najgorsze w tym bieganiu jest to, że trzeba biegać. Trzeba zacząć. No trudno, trudno, jakoś nogi poniosą. Jakoś nogi poniosą. Dziękuję wam bardzo. Filmik będzie. Jeszcze jedną 40 idziemy. Drugi charytatywny bieg imieniem Pawła Chrycza uważamy za zakończony. Biegły panie, pokonując dystans maratoński 42 km i kilometrów 195. Nawet zrobił więcej, bo 44 km. Właśnie. Ultramaratonki. Mamy, a teraz uwaga, ci wszyscy, którzy dotrwali do końca i brali w tym udział. Brawa dla was wszystkich i dla nas. Dla was. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobra, stójcie w kółko.